Dzisiaj chciałabym Państwu przedstawić 7 roślin, które są bardzo piękne i bardzo dobrze rosną w półcieniu albo w cieniu. Są to rośliny, które wspaniale poradzą sobie na tarasach, na balkonach i w ogrodach. Są to roślinki, które zdobią kwiatami albo zdobią pięknymi, kolorowymi liśćmi. Ale są też roślinki, które zdobią i liśćmi, i kwiatami. Może zacznę od rośliny jednorocznej, ponieważ mam taką tylko jedną, która bardzo dobrze rośnie w półcieniu. To jest fuksja. To jest fuksja bardzo piękna, biało-czerwona, ale jest naprawdę ogrom przeróżnych kolorów fuksji w odcieniach różu, czerwieni, fioletu. I jest to roślinka, która bardzo pięknie i bardzo dobrze czuje się w półcieniu. Kwitnie do jesieni, ale jesienią we wrześniu trzeba ją już zabrać z ogrodu, ponieważ nie jest to roślina mrozoodporna. Ale są fuksje magellańskie, które zimują w naszych polskich ogrodach. Nie mają one w pełni takiej mrozoodporności, ale wytrzymują duże spadki temperatur. Ja mam 3 fuksje magellańskie. One rosną, jak rosły w domu, rosły mi dosyć dobrze. Gdy pod koniec maja przysadziłam do gruntu, zaczęły jakby troszeczkę chorować, ale urosły i mają kwiaty, tylko te kwiaty są drobniutkie, malutkie, zupełnie mniejsze od tych fuksji jednorocznych. A to rosnąca fuksja magellańska w ogrodzie miała już kwiaty w kolorze czerwono-fioletowym, one już opadły, ale widzę, że jeszcze ma pąki i jak Państwo widzą, rośnie ona taka bardzo delikatna, pomimo że jest tutaj w półcieniu, ma stanowisko bardzo dobre, ziemierzyzną, wilgotną, jest szczółkowana. Oczywiście ja sobie zdaję sprawę, że rośliny potrzebują czasu, aby się ukorzenić i dobrze poczuć się w swoim nowym miejscu, tym bardziej, że kupiłam je jako bardzo, bardzo maleńkie sadzonki, tak więc czekam cierpliwie na efekt. A oto moja ulubiona roślinka do półcienia i cienia. Jest to roślinka numer 2, którą Państwu serdecznie polecam. Jest to hutujnia sercowata, czyli tułacz pstry. Zdobi nie tylko przepięknymi trójkolorowymi liśćmi, żółto-zielono-czerwonymi, tak na końcach jest czerwono obrzeżona, ale teraz przepięknie kwitnie. Ma białe kwiatuszki, które mają 4 płatki i pręcik, naprawdę są prześliczne. W miejscu, gdzie jest ona w takim, jakbym powiedziała, miejscu zaroślowym, rośnie wtedy dużo wyższa. Natomiast jeżeli rośnie sama, widzą Państwo, że jest dużo niższa. Która jest piękniejsza? Ja myślę, że i te niższe, i te wyższe są bardzo ładne, ale jeśli posadzą Państwo na dużej przestrzeni, na jakiejś skarpie, z którą macie kłopot, musicie kosić czy dbać, to myślę, że hutujnia będzie świetnym rozwiązaniem. Jest to oczywiście roślina z czasem ekspansywna, ale proszę mi wierzyć, że tutaj ma właściwe stanowisko półcień i wilgoć, a jednak po kilku latach dopiero wygląda tak, jak Państwo widzicie. Czyli mimo wszystko też jednak potrzebuje tego czasu. Nie jest to ta roślina, która natychmiast opanowuje nam różne tutaj miejsca w ogrodzie. I jest naprawdę przepiękna. Jestem zachwycona, nie choruje, nie atakują ją żadne szkodniki. Jest niewymagająca. Tak więc kto ma jakieś miejsce, którym nie ma siły, nie ma czasu, nie może się zajmować, półcieniste, brzydkie, proszę sadzić sobie hutujni, która będzie ozdobą aż do września, tak jak Państwo ją teraz widzicie.
Bylinką wieloletnią numer 3 do półcienia i cienia jest oczywiście tawułka arenca. To bardzo piękna roślinka, która ma pierzaste kwiatostany, białe, różowe lub czerwone. Teraz już troszeczkę przekwitła i jest ozdobą, nie tylko ozdobi pięknymi kwiatami, ale również ma bardzo ładne, ciekawe, ciemnozielone liście. Roślinami numer 4 do cienistych, półcienistych zakątków są oczywiście hosty. Hosty mają kwiaty dość nietypowe, może niektórzy mówią, że nie za ładne. Mają one kolor biały, taki różowo-fioletowy, ale ich ozdobą, niewątpliwą ozdobą na pewno są liście. Liście są przeróżne, mogą to być hosty miniaturowe, hosty olbrzymie, liście bardzo duże, liście wąskie, długie. Ja za chwilę Państwu pokażę, jakie my mamy odmiany, a mamy naprawdę bardzo piękne i bardzo ciekawe odmiany. Hosty generalnie nie chorują, ale są uwielbiane przez ślimaki, które na liściach zostawiają po sobie ślad w postaci pięknych, ażurowych dziurek. W tym kąciku rosną hosty. Najpierw rosły tutaj ranniki wiosną, a teraz ozdobą są hosty, chociaż one oczywiście też w tym roku mocno, mocno ucierpiały, ponieważ mieliśmy suszę. Teraz troszeczkę sytuacja się poprawiła, ponieważ padał deszcz i jest już o wiele lepiej. I mamy różne odmiany przepięknych host o pięknych kolorach liści, pięknych kształtach, bardzo ciekawych, ponieważ hosty mają nie tylko duże, sercowate liście, ale tak jak tutaj, liście są wąskie, długie i takie poskręcane. Hosta również wygląda bardzo pięknie. Tutaj są niektóre przysłonięte hortensjami. Tutaj jest hosta o takich żółtych liściach z kolei. Może teraz ta kamera za bardzo nie oddaje tego koloru, bo jest tutaj troszkę cień. O liściach szarych, takich szaro-niebieskich. Są oczywiście miniaturowe hosty, są hosty duże. Tutaj jest również hosta, która ma bardzo piękne, małe, ale wąskie liście. Tamta miała dużo dłuższe. Tutaj widzę, że pies tabliczkę troszeczkę poprzestawiał, no ale pies też tak ma, biega, biega i wszystko niszczy. No trudno. A tutaj to jest piękny zapach, ponieważ kwitną lilie. To są młode hosty, które ja posadziłam późną jesienią ubiegłego roku. Ta jest też naprawdę bardzo śliczna, ponieważ ma takie intensywne żółte liście i zielone obrzeżenie. Bardzo ładnie wygląda. Ta z kolei niby kolory podobne, ale liście ma takie podłużne. Natomiast ta bardzo mi się podoba. Jest biało-zielona, ale ma, nie wiem czy to uda mi się, może mi się uda tak pokazać, ma bardzo mocno czerwone pędy. Proszę zobaczyć, jak przepięknie wygląda. Te pędy tutaj wyrastają na takich czerwonawych łodyżkach i liście są takie biało-zielone. Czasem można tutaj dostrzec kolor żółty. Bardzo ładna. Rośliną byliną numer 5 do cienia, półcienia jest przywrotnik ostroklapowy, który zdobi bardzo pięknymi, dużymi liśćmi, takimi okrągłymi, na których o poranku zbiera się przepięknie rosa. Wygląda to tak, jakby liście były upszczone diamencikami.
I jego ozdobą są oczywiście kwiaty. Kwiaty żółte, pierzaste. Ja już je przycięłam. Dlaczego przycinam po przekwitnięciu? Dlatego, że roślina bardzo szybko się rozsiewa, a ja nie chcę, aby przywrotnik rozsiewał się tutaj w ogrodzie, ponieważ też muszę przyznać, że miałam kiedyś posadzony cały rząd przywrotnika. Wyglądał naprawdę bardzo pięknie, ale żeby się później pozbyć tej rośliny, no musiałam się troszeczkę napracować. Dlatego, gdy tylko kwiaty przekwitają, ja przystępuję do przycinania, ale nie należy się martwić, ponieważ roślina zakwitnie po raz drugi i wówczas po raz drugi ja również ją przycinam. Kolejną bylinką, którą mogę Państwu polecić do miejsc cienistych lub półcienistych, jest bylina. Jest to języczka pomarańczowa, przepiękna, ozdobna z liści. Liście mają kolor bordowo-zielony, zaś kwiaty są w kolorze pomarańczowym, bardzo takie egzotycznie, ciekawie wyglądające. Tutaj na razie jeszcze nie ma, są w pąkach kwiatowych. Liście są powygryzane przez ślimaki. I to jest chyba jedyny szkodnik, który atakuje tą piękną, ciekawą bylinkę. Nie choruje, wspaniale rośnie w półcieniu, zwłaszcza tak jak tutaj nad strumykiem, czy w miejscach gdzieś, gdzie jest woda. I myślę, że warto sobie ją posadzić w ogrodzie, ponieważ będzie niewątpliwą ozdobą i przy okazji rośliną bezobsługową. Runianka japońska. To bardzo piękna bylina, która świetnie będzie rosła w miejscach półcienistych, cienistych, wilgotnych, której ozdobą są przepiękne liście ciemnozielone. Jest to roślina zimozielona, roślina, która kwitnie u nas czasem, zaczyna kwitnąć już zimą i kwitnie dwa razy w roku. Teraz widzę, że już ma tutaj pąki kwiatowe. Szczególnie urodziwe, białe i takie raczej można powiedzieć zwyczajne, ale na roślinie, zwłaszcza zimą, wygląda to naprawdę bardzo, bardzo ciekawie i dekoracyjnie. Jest to również roślinka, którą mogę powiedzieć, że jest zaliczana do roślin bezobsługowych. Rozrasta się sama, bardzo dobrze się rozrasta. Nie jakoś bardzo szybko, bardzo ekspansywnie, ale się rozrasta. Nie jest trudna do wytępienia. Nie jest atakowana przez żadne szkodniki i nie jest atakowana przez żadne choroby grzybowe. Czasem zdarza się, że roślinka, gdy rośnie tak, w takim miejscu jak tutaj, gdzie jest jednak troszeczkę więcej słońca, to liście są przypalane przez słońce, ponieważ ona bardzo lubi, tak jak powiedziałam, miejsca półcieniste, cieniste i wilgotne, a tutaj jest troszeczkę inaczej, chociaż i tak jest wilgotnie, ponieważ jest to ogród japoński. Jest pod spodem gruba agrowłóknina i żwirek, więc zawsze jest tutaj ta wilgoć zatrzymana i nie trzeba roślin podlewać. I runianka ma na tyle, ile trzeba tej wilgotności. Jedynie czasem cierpi z powodu przypalanych liści przez słońce. Ale ogólnie jest naprawdę bardzo piękną roślinką i polecam Państwu do ogrodów półcienistych i cienistych.